Dominik, krótkie podsumowanie walki. Jak ci się walczyło, jak się czułeś, no i czemu nie skończyłeś tego w pierwszej rundzie od razu? No ciężka walka, Piotrek Sokół, bardzo mocny przeciwnik, myślałem, że będzie troszeczkę łatwiej, ale postawił bardzo ciężkie warunki, bardzo dobrze przygotowany, fajnie boksersko. Mówię, no brakło tej ogłady, jeszcze mówię, długi rozbrat troszeczkę po tej operacji. Było blisko, gdzieś tam brakło jeszcze pół minutki, minutkę, żeby to dobić. Mówię, i złapałem, muszę się przyznać, złapałem gdzieś tam obrotowe kopnięcie na wątrobę, przytkało. Miałem taki kryzys tlenowy, co było widać, że troszeczkę zwolniłem, ale przetrzymałem to. Mówię, no w trzeciej rundzie, mówię, to już brakowało prądu, żeby to skończyć. Mówię, no ale na charakterze to wytrwałem. Japoński dwa nie wymięka na robocie. A taki był plan, żeby w pierwszej rundzie od razu wejść na pełnym gazie i próbować tego szukać? Nie, plan był taki, żeby kontrolować walkę od pierwszej rundy, bo wiemy, że Piotrek, zresztą trener Witek Kostka, któremu bardzo dziękuję za przygotowania, wiedział, że Piotrek daje takie walki, że się rozkręca w drugiej, trzeciej rundzie. Bo niestety ta pierwsza runda wyszła i w drugiej rundzie się zaczął rozkręcać faktycznie. Ale plan był taki, żeby po prostu od pierwszej rundy dać swoją władzę, swoje rządze, swoje tempo walki, żeby prowadzić tą walkę. No mówię, no nie udało się, nie zawsze ten knockout wychodzi. Mówię, jak widziałem, że nie chodzi na siłę, mówię, tego prądu brakowało, więc rozłożyłem te siły i wytrwał całą walkę. A jak jesteś zadowolony z przygotowania kondycyjnego? Wiesz co, no te przygotowanie kondycyjne uważam na plus. Ale mówię, no to wszystko wychodzi w walce, mówię, to są nerwy, stres, operacja, mówię, to też bardzo psychologiczna gra, bo mówię, tutaj to nieszczęsna śmierć trenera, mówię, to był pierwszy raz, pierwsze śliwy, że tak powiem, to tak jak się kupuje nowe auto i nie jedzie się od razu na full, tylko trzeba najpierw przetestować to auto, no tutaj mieliśmy nowy skład, nowy trener, nowe warunki, bo niestety ci kibice, może gdyby ci kibice byli tutaj na trybunie, ponieśliby dopingiem, mówię, ich tutaj też brakowało tego dodatkowego kibica, ale tam trener z góry mnie pchnął dalej i poszedłem charakterem. Mówiłeś, że dedykujesz walkę Arturowi. Nie, powiedziałem, że dedykuję walkę Tomkowi. Oczywiście mój skład też, mojemu składowi też, bardzo im dziękuję, mojemu teamowi, Artur, trener Witek, całej drużynie, mojej rodzinie, kibicom wszystkim za wsparcie, za otuchę. Mówię, no ale przede wszystkim ten trener u góry, jemu obiecałem nad grobem, że odzyskam pas, wrócę na szczyt. Byłem na kolanach, poznałem co to depresja, popłakałem, zacisnąłem zęby, wstałem z kolan i jestem tutaj, gdzie jestem. Dominik, a jak ręka po kontuzji? Dobrze, nie czułem w ogóle żadnego dyskomfortu tą ręką. Widać było, biłem cały czas ten lewy, pracowała ta lewa ręka. Także jak najbardziej tutaj Reha Sport, podziękowania, klinika w Poznaniu, bardzo dobrze. Doktor Długosz, pozdrawiam serdecznie, doktorze. Złożył tą rękę jak najbardziej, poszywał te ścięgna, postawił co ma powstawać i jedziemy. W tej pierwszej akcji tam prawy na prawy, to duże ryzyko podjąłeś. Poczułeś, że będziesz szybszy, że trafisz mocniej? Nie, wiedziałem, że mam mocniejsze uderzenie, dlatego nie bałem się pójść. Przyjąłem tam parę podbródkowych, parę prostych, niekrzywdy i tam krzywdy tego nie robiło, więc stwierdziłem, że można zaryzykować. Dominik, to co, chciałbyś teraz w kolejnej walce uzyskać pas fanu? Tak jak powiedziałem już w klatce i tak jak ustaliliśmy z prezesem Jóźwiakiem, w październiku we Wrocławiu widzimy się na rewanżowej walce z Wojtkiem Wyrzbickim, także Wojtek, szykuj się. Dziękuję bardzo. Jeszcze jakieś podziękowania? No przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim sponsorom. Sorry, nie będę teraz wymieniał, widzicie, jest ich mnóstwo. Bez ich pomocy nie byłoby tak łatwo. Tym bardziej, że był ciężki okres pandemii, koronawirus, także dużo sponsorów też się wycofało, dużo firm padało. Także ci, co wytrwali, naprawdę serdeczne podziękowania. No co, mojej rodzinie, mojej kochanej żonie, która jak zwykle stanęła na wysokości zadania, pilnowała mojej diety. To rozpisywał oczywiście Kuba Karpiński, mój dietetyk, z którym zbijanie wagi to jest dziecinnie prosta zabawa. Mówię, Szymon Dusza, który też dzisiaj się bije, mój serdeczny przyjaciel, wszyscy moi bracia z Artbox Teamu, Artur, trener Witek, trener na górze, cała rodzina, wszystkim kibicom, naprawdę serdecznie wam dziękuję i obiecuję, że to nie jest moje ostatnie słowo. Dziękujemy.